W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Mówi Chrystus Pan, przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Ogień Bożej miłości. O niewysłowione szczęście zajaśniało, gdy słowo wcielone serce swe nam dało. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy, Bóg mieszka z grzesznymi, serce Jego mamy. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś. Miłość świat ten cały w niebo zamieniła, gdy w tej hostii małej serce Boże skryła. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś. Drodzy wierni, dzisiaj przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pokorną duszę zakonną, świętą Małgorzatę Marię Alacoque z zakonu wizytek założonego przez świętego Franciszka Salezego, wybrał Jezus Chrystus, aby przypomnieć światu o swojej miłości do człowieka. Pisze święty Jan, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pan Jezus, świętej Małgorzacie Marii, ukazał swe serce w Pare Lemonial 16 czerwca 1675 roku i polecił jej staranie o ustanowienie uroczystości Najświętszego Serca w piątek po oktawie Bożego Ciała. W roku 1765 papież Klemens XIII zatwierdził święto i nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego, a w 1856 roku papież Pius IX rozciągnął je na Kościół powszechny. Ojciec Święty Leon XIII w roku 1899 poświęcił całą ludzkość Sercu Jezusowemu. A papież Pius XI w 1928 roku polecił obchodzić to święto z oktawą i nakazał po mszy świętej lub nieszporach odmówić akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Celem święta jest po pierwsze rozważanie miłości, którą Chrystus okazał przede wszystkim przy ofierze krwawej na krzyżu oraz okazuje przy ofierze niekrwawej na ołtarzu podczas mszy świętej. Po drugie, złożenie należnego dziękczynienia i uwielbienia za Chrystusową ofiarę złożoną Ojcu Niebieskiemu z miłości do ludzi. Po trzecie, wypełnienie obowiązku przebłagania, zadośćuczynienia, wynagrodzenia, czyli ekspiacji za winy swoje i wszystkich ludzi, gdyż to grzechy ludzkie zraniły serce Jezusowe. Rozważanie miłości, którą Chrystus okazał przy ofierze krwawej na krzyżu, oraz okazuje przy ofierze niekrwawej na ołtarzu podczas mszy świętej. Ojciec Święty Pius XI w encyklice Miserentissimus Deus pisze,
Żadna stworzona siła nie starczyłaby na odpokutowanie zbrodni ludzkich, gdyby Syn Boży nie był przyjął dla ich zmazania natury ludzkiej. Sam nasz Zbawiciel przepowiedział to przez święte usta psalmisty: nie chciałeś ofiary i całopalenia, lecz sposobiłeś mi ciało. Nie spodobały się Tobie całopalenia za grzechy. Wówczas powiedziałem: oto przychodzę. I zaprawdę nasze to choroby sam nosił i nasze boleści on nosił. Przebity został bok jego za nieprawości nasze. Sam na ciele swym grzechy nasze nosił na drzewie, zmazawszy wyrok, który był wydany przeciwko nam, który był przeciwny nam, i zniósł go, zawieszając go sam na krzyżu, abyśmy, umarłszy dla grzechu, żyli dla sprawiedliwości. Gdy się Chrystus objawił Małgorzacie Marii i ukazał jej swą bezgraniczną miłość, równocześnie z bólem, w takich to słowach, które oby wiecznie pozostały w duszach wiernych i nigdy nie poszły w zapomnienie, żalił się z powodu tak wielu i tak wielkich obelg zadanych mu przez niewdzięcznych ludzi. Patrz, powiedział, oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi i tak hojnie obsypało ich darami wszelkimi, a które w zamian za swą bezgraniczną miłość doczekało się nie tyle wdzięczności, ile zapomnienia i obelg, i to niejednokrotnie ze strony tych, którzy mocą swego urzędu byliby zobowiązani do szczególniejszej miłości. Patrzmy dzisiaj z czcią i miłością na Najświętsze Serce Jezusa i rozważajmy tajemnicę Bożej miłości do człowieka, do nas. Każda żyjąca dusza niech się miłością wzrusza, uwielbiając, wychwalając serce Jezusa. Bo niebo ani ziemia nic tak słodkiego nie ma, jako serce Jezusowe pełne zbawienia. Dla nas otwarte stoi, niech się grzesznik nie boi, niech żałuje, pokutuje, tu rany zgoi. W Najświętszym Sakramencie to serce uwielbiajcie, za te dary serc ofiary chętnie oddajcie. Niech Jezu, Twe mieszkanie wśród naszych serc zostanie. Niechaj dusza ma Jezusa na posilanie. Złożenie należnego dziękczynienia i uwielbienia za Chrystusową ofiarę złożoną Ojcu Niebieskiemu z miłości do ludzi. Miłość powiązana jest z wdzięcznością. Człowiek, który kocha, potrafi i chce dziękować. Psalmista woła: dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Jakże różnie z ludźmi bywa, jakże różnie z wdzięcznością bywa. Pan Jezus uzdrowił 10 trędowatych, pisze święty Łukasz, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?
a jak jest z moją duszą? Czy dziękuję Panu Bogu za dar istnienia, za łaskę zbawienia, za Chrystusową ofiarę złożoną na krzyżu dla naszego zbawienia i za wszystkie łaski, jakie codziennie otrzymuję z Jego ręki? Dusza kochająca Boga chętnie powtarza: dziękujemy Ci, Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Chętnie i często tę prostą modlitwę dziękczynienia Panu Bogu powtarzajmy. Kochajmy Pana, bo serce Jego żąda i pragnie serca naszego. Dla nas Mu włóczniom boleść zadana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie, sercu Jezusa złóż dziękczynienie i Twoje przed Nim zegnij kolana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana. Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy, zmyć grzechów zmazy w czystej krynicy. Nad śnieg zbieleje dusza zmazana, kochajmy Pana, kochajmy Pana. Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze, obmyte we łzach, w pokuty skrusze, już niewinności szata wam dana, kochajmy Pana, kochajmy Pana. Wypełnienie obowiązku przebłagania, wynagrodzenia, zadośćuczynienia, ekspiacji za winy swoje i wszystkich ludzi, gdyż to grzechy ludzkie zraniły serce Jezusowe. Pisze Ojciec Święty Pius XI, ileż tu podobieństw do sytuacji w naszych czasach. Jak wielka jednak jest konieczność tego rodzaju ekspiacji, czyli zadośćuczynienia, zwłaszcza w naszych czasach, nie ujdzie uwadze nikogo, kto, jak na początku powiedzieliśmy, okiem i duszą przejrzy ten świat pogłębiony w nieprawości. Zewsząd bowiem dochodzą do nas jęki i wołania narodów, których książęta i kierownicy zaprawdę powstają i łączą się przeciw Panu i przeciw Jego Kościołowi. Widzimy, jak w tych krajach podeptano wszelkie prawa boskie i ludzkie, jak świątynie pańskie burzą i niszczą, jak zakonników i Bogu na służbę oddane dziewice z ich klasztorów wypędzają, żąc ich i srogo morząc głodem i więzieniem, jak szeregi chłopców i dziewcząt odrywają od owczarni Kościoła ich matki, zmuszając ich do wyparcia się Chrystusa i do bluźnierstw i najstraszniejszych zbrodni rozpasania, jak cały lud chrześcijański na srogie próby narażony i rozproszony żyje pod ciągłą groźbą albo wyrzeczenia się wiary, albo też okrutnej śmierci. Wszystko to jest zaiste tak bolesne, że tego rodzaju wydarzenia zdają się już teraz zapowiadać te początki bólów, które wznieci człowiek grzechu, wznoszący się ponad wszystko, co zwie się Bogiem i otoczony jest czcią. Lecz jeszcze bardziej zasmucającą rzeczą jest, czcigodni bracia, że nawet wśród wiernych, krwią niewinnego baranka w chrzcie świętym obmytych i łaską bogato wyposażonych, znajduje się tylu ludzi wszelkich stanów, którzy w swej niebywałej nieznajomości rzeczy boskich, zarażeni błędną nauką
i zaplątani w sieć grzechów, z dala od domu Ojca wiodą żywot, którego nie opromienia światło prawdziwej wiary, ani nie osładza nadzieja przyszłej szczęśliwości, ani też nie nasyca i nie rozgrzewa żar miłości, także wydaje się, iż zaprawdę pozostają oni w ciemnościach i w cieniu śmierci. Nadto wzmaga się coraz bardziej wśród wiernych obojętność względem dyscypliny kościelnej i dawnych urządzeń, na których wspiera się całe życie chrześcijańskie, które stanowią o życiu rodzinnym i które chronią świętość małżeństwa. Wręcz zaniedbane lub z niewieściałością wypaczone jest wychowanie młodzieży w życiu i w ubiorze, zwłaszcza niewieścim, w sposób ubolewania godny zapomniano o wstydliwości chrześcijańskiej. Coraz to usilniej ujawnia się pożądliwość dóbr doczesnych, nieumiarkowanie w poszukiwaniu własnych korzyści, bezwzględne ubieganie się o poklask ludu, poniżanie prawowitej władzy, a w końcu nieposzanowanie Słowa Bożego, przez co podkopuje się samą wiarę lub naraża się ją na największe niebezpieczeństwa. Jakby szczytem tych wszystkich nieprawości jest tchórzliwość i ospałość tych, którzy za przykładem śpiących i kryjących się uczniów, zachwiani we wierze, nędznie opuszczają Chrystusa, gdy obejmują obawy i otaczają Go satelici szatana, jak również przewrotność tych, którzy na wzór zdrajcy Judasza bez zastanowienia się i świętokradzko zbliżają się do stołu pańskiego lub też przechodzą do obozu nieprzyjaciół. Dlatego to mimo woli nasuwa się myśl, że nadeszły te czasy, o których nasz Pan przepowiedział, ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Drodzy wierni, za wszystkie grzechy swoje, za całą historię swojego życia obarczoną naszym osobistym grzechem, za grzechy swoje własne i za grzechy bliźnich naszych, wszystkich ludzi, wszystkich czasów, całego świata, trzeba Pana Boga przepraszać, wynagradzać, zadośćczynić, czyli podejmować ekspiację. Tak czyńmy. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny, tęskny się w niebo unosi dźwięk. O boskie serce, skarbie jedyny, wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. Nie chciej odrzucać modlitwy tej, bo Twej litości błagamy w niej. Serce Jezusa, ucieczko nasza, zlituj się, zlituj nad ludem swym. Jakie praktyczne postanowienia uczynimy dzisiaj w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa? Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Za wzorem Pana Jezusa
będę się ćwiczył w pokorze i cichości. Odprawię w powiązaniu z mszą świętą w rycie rzymskim 9 pierwszych piątków, przystępując do spowiedzi i przyjmując komunię świętą w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Do swoich modlitw włączę na stałe i będę codziennie pobożnie odmawiał litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W ciągu dnia, wśród aktów strzelistych, będę zwracał się do Pana Jezusa krótkim i serdecznym wezwaniem: Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Będę miał w swoim domu, zawieszony na poczesnym miejscu, poświęcony przez kapłana, obraz Najświętszego Serca Jezusowego, przed którym będę się modlił. Drodzy wierni, na zakończenie przypomnijmy 12 obietnic dotyczących czcicieli Najświętszego Serca, które Pan Jezus dał świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci. Wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia. Grzesznicy znajdą w mym sercu źródło nieskończonego miłosierdzia. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości. Błogosławić będę domy, w których obraz mego serca będzie umieszczony i czczony. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. Imiona tych, którzy rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w moim sercu i na zawsze w nim pozostaną. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez 9 miesięcy z rzędu łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.